Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepłe osoby, które lubią szukać perfum w dobrej cenie. No to właśnie takowe znalazłam dla Was. Będzie to takie dwa w jednym, może trzy, może cztery, bo tak, będzie o perfumach tanich, będzie o perfumach polskich, no i chyba jeszcze będą zwierzaczki. Tu widzicie, Besie zaraz się pojawi, Maja, oj, tu już widać, tu Majeczka, dobrze. Ale idziemy do perfum szybciutko, ponieważ jest dobra cena. Wybierzcie się do Rossmana, bo w Rossmanie znalazłam. Już niestety tylko dwoje perfum. Pamiętajcie, perfumy i liczebniki to temat trudny. Słuchajcie, to coś się pobrudziło. Taka nazwa, widać ją? Oraz Illusion of the Moment. Ojej. Postawiło Miraculum na taki styl. Słuchajcie, mają stulecie obecności, istnienia w ogóle w tym roku. Tu chyba jakieś nowe logo wymyślili. Czy wy odszukacie tam jakieś ukryte motywy symboliczne? Bo ja nie mogę. Ale zacznę od tych, których Wam nie pokażę dzisiaj, ponieważ testowałam jeszcze póki co były w Rossmanie testerki. I obydwa są świetne. To jest w ogóle świetna linia perfumowa, chyba. Nie małpuję tak do końca takich największych hitów. Natomiast to cena, moim zdaniem, te 60 zł to było za dużo. Natomiast za te zapłaciłam 16, za te 22 pomyślałam, poświęcę się dla Was, pochylę się nad niej i powącham. Ale teraz tak, powiem, na jednym nadgarstku mam te żółte. I teraz pytanie właśnie, bo ja sobie robiłam notatki. Trap of Senses, ona chyba była taka po prostu... W każdym razie tak, żółta jest świetna. To sobie sprawdzajcie według kolorów. Różowa jeszcze jedna była, też była niezła. Pachnie, ładnie utrzymuje się, nie zmienia się w taki sposób niekorzystny, że pachnie, a potem nie wiadomo, czy pachnie dalej. Także jest dobrze, kochani. I tutaj też ta różowa, jeszcze jest taka, powiedzmy, łososiowa. Miraculum. Tempting Promise. Także zaraz Wam pokażę, jak wygląda flakonik. No szkoda, że taki troszeczkę utytłany ten kartonik. Ale to nic. No jak widzicie, ogród wygląda, jak wygląda. Trawa zielona, ale tej szarości... Aha, ja wiecie, wyjmuję od dołu. I ta nowomodna rzecz. Nie ma folii, więc oszczędzają na takich sztucznych, różnych dodatkach. Jest tylko taka naklejeczka, więc ja otwieram od dołu. Wyjmuję. A flakonik taki wdzięczny. Myślę, że to są świetne perfumy na prezent, takie niezobowiązujące. To nie wygląda źle. Na tej kartce jest taki wypukły druk Miraculum. Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny. Tu jeszcze taki... Bardzo coś szczególnego nie widziałam, czegoś takiego jeszcze na dnie. Taki rodzaj takiej kropkowanej, wypukłej powierzchni. Wygląda to dobrze. Teraz tak, ponieważ na dwóch nadgarstkach już mam coś i testuję. Och, te są różane, też są niezłe. Słuchajcie, to za 22. Trapping of Promise, tylko tak, pytanie, jak to się będzie utrzymywało. Tempting Promise. Wyrazista kompozycja, której świeżości dodaje soczysta mieszanka mandarynki z limonką. Doprawiona szczyptą aromatycznych przypraw, anyżem, kardamonem, imbirem. Tak, wyczuwa się tu cytrusową nutę, ale nie tylko. Całość wieńczy zmysłowy aromat patchouli otulony czekoladą i toffee. Wygląda dobrze. Słuchajcie, bardzo przyjemne, współczesne kompozycje. Nie jest to takie małpowanie, bardzo brzydkie. Także brawo. W zasadzie już Wam przeczytałam. Chyba ten skład. Mandarynka, limonka, petit grain, anyż w nucie głowy. Ciekawy. Pomysł, nuta serca, neroli, brzoskwinia, imbir, kardamon. Bardzo ciekawe, że w zasadzie jakby nie było kwiatów, no poza neroli, ale wiecie, jakieś róże, jaśmieniec, tych rzeczy. Tak, naprawdę szczerze polecam, nie wiem, jak się będzie nosiło. Także, no, za 22 zł niezłe. I teraz tak, te już otwierałam i raz wąchałam. Illusion of the Moment. One po prostu pachną, jak wyglądają. Aha, chyba próbowałam już od tej strony. No takie niebieskawo-świeżowate. Także takie. Już. Czekajcie. Taki turkusik właściwie. Ojej. Widzicie kolorek, czy nie widzicie? No idealne na wiosnę. Bardzo fajne na wiosnę.
perfumy. Widzę, że Miraculum bardzo poszło w perfumy teraz. Jest tego tam bardzo dużo. No tak, jak będą dobre ceny, będę kupowała. Także tak. I tak, one też nieźle pachną. Naprawdę, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi perfumami, tymi kompozycjami. Jak to zrobić, żebyście widzieli? Też nie chcę za bardzo pobrudzić. Tu wiecie, stół po zimie. Już. Co to jest? Illusion of the moment. Już. Wyraża siebie ciepłymi nutami bursztynu. No nie. Także bursztyn to najczęściej błąd. Paczuli przyprawionymi piżmem. Nutami bursztynu i paczuli przyprawionymi piżmem. Uwodzi nutami białych kwiatów otoczonych zmysłowością różowego pieprzu. Nuty słoneczne podkreślają charakter. Różowy pieprz, migdały w nucie głowy. Kwiat pomarańczy, ilang ilang, biały kwiat. Ten będzie taki bardziej kwiatowy. Ale to nie jest kwiatowość taka, która by młodych odrzucała. To jest najważniejsze, że są to kompozycje pisane współczesnym językiem. Śmiało, naprawdę na prezent się sprawdzą. Także weźcie, zamiast kwiatków, bukietu, nie wiem, te kosztowały 16 w moim Rossmanie. Nuta bazy, piżmo, paczula, nuty słoneczne, bursztyn, nie, to będzie ambra. Także tak, i kochani, te dwie kompozycje, które testowałam właśnie, bo tylko testerki były, nazywały się tak, to był Tantric Promise, tak? Czekajcie, kto by się w tych, nie mogę się w tych nazwach, Trap of Senses, Sense, Trap of the Sense. Myślę, że to będzie taka ciekawsza też kompozycja. Świeża woń bergamotki. To będzie chyba to. Bergamotka, limonka, mandarynka, nagietek, kwiat pomarańczy, jaśmin, brzoskwinia, lawenda. Szkoda, że nie mogę tego porządnie pomachać, ale podoba mi się. I nuta bazy, fasolka, tonka, czyli bób tonka, mech, wanilia, wetiveria. To chyba mój ulubieniec w sumie. Chociaż ta różana też nie jest zła, ta różowa powiedzmy. I kolejny, który testowałam, było Illusion of the Moment. Tak? Dobrze mówię? Nie. Illusion of the Moment of Sense. To chyba sobie jednego nie zapisałam. Nie, Magic of Desire. To będą te. Gruszka, liście fiołka, różowy pieprz. Mandarynka, też ciekawe. Nuta serca, białe kwiaty, kwiat pomarańczy, irys róża. Tak, to będą różane. Niezorientowany, przypominam, mam tu takie pieseły. I teraz tak, jak jej rzucę piłkę, to będę cały czas tak wrzeszczeć. Ale uwaga, uwaga, jest wiosna. W powietrzu przynajmniej, to już rzucamy. To jest moja pieska, a to jest jej piłeczka. Pobiegła. Dobrze. Białe kwiaty, kwiat pomarańczy i rozróża w nucie serca. I nuta bazy, drzewo cydrowe, kaszmir, drzewo sandałowe, paczula. Oczywiście pamiętajcie, jak tam piszą drzewo cydrowe, to już jest jakaś taka molekuła przypominająca te, a nie inne nuty. Tak zresztą się perfumy dzisiaj robi, ktoś opracowuje bazę X, na przykład pachnącą tak jak słynne perfumy, nie wiem, Good Girl, Caroline Herrera. Potem to sprzedają producentom wszystkiego. Odświeżaczy, kosmetyków, wszystkiego, co się perfumuje. No i wtedy mają żniwa, czyli wiecie, idzie powiedzmy jakaś kompozycja nowatorska na pierwszy ogień do perfumiarstwa, do perfumerii, potem ten zapach powoli, powoli tak się rozchodzi, to tak jak się rozchodzą wieści w internecie i docelowo, także nawet jak są jacyś na rynku ludzie, którzy sprzedają zamienniki, to tym lepiej dla kogoś, kto chce wylansować na przykład bazę. Nie wiem, jak ona się nazywa. Nie ruszać kamery. Jakoś tam. Także tak ten biznes działa. Także oni tak nieszczególnie walczą z tymi zamiennikami, bo to nie do końca jest im na rękę. A bezdyskusyjnie biznes jest wtedy, jak to spektrum woni wszelakich, modnych, perfum się rozszerza, zmienia. Bo przecież perfumowo ciągle idziemy do przodu. Nie lubimy perfum, jakich używali jacyś starsi ludzie w naszym otoczeniu, bo to się z nimi kojarzy. Wolimy czegoś nowoczesnego, szukamy. Chyba, że po jakimś czasie gdzieś te perfumy kogoś z waszego bliskiego otoczenia znikną, potem się pojawią, to one mogą przywoływać wspomnienia, ale generalnie, kiedy robi się perfumy, to szuka się nowych dróg, a potem te nowe drogi trzeba gdzieś tam no, poszerzać jeszcze, przedzierać się przez taki, nawet też troszeczkę opór, wewnętrzny, bo też nowe wonie,
Jeśli są za bardzo odstające od tego, co znamy, no to odrzucamy. To zresztą na tym to polega, że kiedy ktoś, kto szuka perfumerskiego hitu, to wie, że musi je zrobić na bazie nuty zapachowej, którą dobrze znamy. To dlatego najczęściej są w tej chwili słodycze. I do takich zapachowych skojarzeń odwołują się współczesne hity. Jakąś taką nutą dobrze się kojarzącą, niestety też z alkoholowymi. No, po prostu, no jest to biznes i nikt nie będzie ryzykował. No, zapach musi się przyjąć i musi chwycić, bo później potem dopiero się zaczynają wielkie żniwa. Wiecie, są świeczki zapachowe. No, mnóstwo różnych rzeczy pachnących pachnie wtedy tym akordem, którego wszyscy tak bardzo, bardzo chcą i chcą nim pachnieć, chcą, żeby im pachniało w otoczeniu. Także, a Wam niech pachną teraz perfumy Miraculum, bo naprawdę są niezłe. Szczerze Wam je polecam. Właśnie w tej cenie. 6 dych to było trochę dla mnie za dużo, zważywszy, że i tak musiałabym kupić cały zestaw. No to więc 6 razy 4 to wolałabym naprawdę jakieś perfumy. No, z perfumerii, nie z drogerii. No, tak. Ale w tej cenie mogę kupować i Wam też szczerze polecam. Także polujcie na takie okazje, szukajcie tych wszystkich perfum z czerwoną etykietką albo w Rossmanie, to jak jest żółta cena tam gdzie te karteczki z cenami. Także kochani, dziękuję. Jak macie jakieś coś ciekawego, dobrze pachnącego się pojawiło, to zapraszam. Maja, czekajcie, pokażę Wam coś. Chodź, Majeczko, chodź. Może Maja wskoczy. Jest Maja! Tego nie widzieliście jeszcze. No, wiosna na całego. Kochani, ona ma tą miskę. Jej. No, także kochani, ładnie się pożegnaliśmy. Przyszła Majeczka. Wszystkiego pachnącego, kochani. O, znowu gdzieś tu. Chodź, Majeczko, chodź, chodź. Wejdziesz? Ona, ja ją już roznosi, ona to jest wulkan energii. Pa, pa, kochani.